odczuwamy te upały, a więc pamiętajmy o tym, że również i małe dzieci, zwierzęta tak samo. Musimy o nie dbać, nie zamykajmy w rozgrzanym samochodzie na przykład małego dziecka, nie pozostawiajmy takiego dziecka, nie pozostawiajmy psa zamkniętego w rozgrzanym samochodzie, bo to jest śmiertelna pułapka. Nawet lekko uchylone okno nie pomoże, kiedy na zewnątrz mamy ponad 30 stopni, to w samochodzie dużo, dużo więcej. W upalne dni, kiedy temperatura przekracza 28 stopni w cieniu, wtedy dorożkarze muszą zjeżdżać na zacienione miejsca postojowe, nie mogą stać na tym tak zwanym podstawowym postoju w rynku głównym. W godzinach od 13 do 17 wtedy na tym postoju nie mogą przebywać. Jeżeli natomiast poza tymi godzinami temperatura również jest wysoka, powyżej 28 stopni, wtedy też zalecamy, by dorożkarze korzystali z tych zacienionych miejsc. Pamiętajmy też o tym, a tutaj też apel do dorożkarzy, ale również do przechodniów, do mieszkańców Krakowa, jeśli by zauważyli takie sytuacje, że konie powinny być pojone w takie upalne dni, a więc nie tylko kwestia samego postoju, ale również dbania o zwierzęta. Takie informacje oczywiście można przekazywać bezpośrednio do Straży Miejskiej miasta Krakowa. Mówi się o tych 2-3 litrach, oczywiście tyle, ile ktoś może wypić, bo nie wszyscy są w stanie. No, ograniczyć też przebywanie na słońcu, proszę Państwa, ta 11 do 15 to takie newralgiczne godziny, gdzie te promienie słoneczne rzeczywiście są najintensywniejsze, kiedy nie musimy wychodzić, bo jeżeli są sprawy do załatwienia, czy pracujemy, to oczywiście, że gdzieś tam musimy poruszać, ale wtedy, proszę Państwa, no odzież, picie, klimatyzacja, tylko też ostrożnie z tą klimatyzacją, żeby to nie była za bardzo duża różnica, bo wtedy jakieś infekcje gardła łatwo się narazić. To tak, nakrycie głowy, parasol. W tej chwili są piękne parasolki kolorowe takie, no dobrze by było, jak ona by miała jasny kolor, bo wtedy by odbijała te promienie słoneczne rzeczywiście. Prawda? Ktoś leży długo na słońcu, no jest zmęczony, usnął, prawda, na ławce. Wygląda skóra czerwona, opalona. Zastanawiam, czemu ten człowiek leży, nie zejdzie. Ktoś tam podszedł, mówi, panie, niech pan się schowa tutaj do cienia. A on mówi, jakby był pijany, nie? Proszę nie traktować, że to jest osoba pijana, zresztą na szczęście coraz ta świadomość jest większa. To, proszę Państwa, wygląda na udar mózgu. To nie jest udar krwotoczny, tylko niedokrwienny, kiedy faktycznie głowa nie boli, ale mamy niedowłady i to jest... Nic tutaj wielkiego nie zrobimy. Oczywiście do cienia tę osobę przenieść, to wtedy nas jest potrzeba więcej. Natomiast, proszę Państwa, zawiadomienie zespołu ratownictwa medycznego, czyli tutaj telefon na 3 dziewiątki. My zachęcamy do korzystania z tych miejskich kąpielisk. No, z wielu względów. Oczywiście mamy sporo tych różnych miejsc, gdzie można po prostu pójść, wykąpać się i czuć się bezpiecznymi. To takie popularne, czy Kryspinów, czy Zakrzówek, czy Bagry, czy basen w Nowej Hucie przy Bulwarowej. No i jest tych miejsc sporo. Jest bardzo wiele rzeczy, które za tym przemawiają. No po pierwsze, możemy się czuć bezpiecznie, bo są ratownicy, ludzie przeszkoleni, fachowcy, którzy no, w razie czegoś, gdy dzieje się coś złego, przyjdą z pomocą, mają dobry sprzęt, no i woda, ta woda jest czysta, ta woda jest filtrowana, więc oczywiście tutaj takiej sytuacje no, nadzwyczajne czy trudne dla organizmu raczej są wykluczone, więc zachęcamy po prostu do korzystania z tego rodzaju miejsc.